Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj gra pod tytułem Hydra. Gra pochodzi z 1990 roku i została wydana przez firmę Atari Games. Gra pojawiła się na automatach arcade, natomiast gramy tutaj na emulatorze. Wrzucamy trzy kredyty. I rozpoczynamy rozgrywkę. Coś nie mogę rozpocząć. A, mogę rozpocząć. Nie rozpocząłem. Czekajcie. Słuchajcie, nie mamy obsługi. Nie mamy obsługi jakąś. Bo widzę, że wystartowałem. A, zmienione jest sterowanie, widzicie. Ja korzystam z pada. Aha, czyli to trzeba mieć. Ja korzystam z pada, a tutaj niestety w każdej grze troszeczkę inaczej to wszystko wygląda. Nie wiem, dlaczego to jest tak, a nie inaczej. Natomiast steruje się w każdej chwili po prostu. O, skończyło się paliwo. No dziwna sprawa, tajemnicza. Dobra, jedziemy dalej. Próbujemy w pewnym sensie. Jak to się chodzi, bo tu tankuje. Ojej, tu znowu się rozwaliło na to. Cóż. Czekajcie, tu jest to paliwo. Ten wiesz, pod tym te deszki takie po drodze. Czy jadę, czy nie płynę, czy jadę, czy płynę, czy nie płynę. To paliwo widzę ubywa. Tak, no ale dobrze, to mam to paliwo zatankować teraz. Skoro mam tu wszystko omijać. Zaraz mi paliwo zbraknie faktycznie. Patrz jak ona ubywa. Ze straszającym tempie. O. No, co? Nie bardzo rozumiem, dlaczego to się tak dzieje. Nacisnąłem i puściłem, a on dalej leci licznik. Znaczy leci, przelatuje tak, jakbym po prostu cały czas przycisk trzymał. Dziwna sprawa. Dziwna sprawa, słuchajcie, tajemnicza. No ale nic, próbujemy. Połączę sobie tutaj jeszcze, spróbuję na inne sterowanie. Mam sterowanie tak analogowe, sterowanie cyfrowe. Być może to jest kwestia po prostu ustawienia innego typu sterowania. Ale teraz, to jest analogowe, to jest cyfrowe. Aha, czy widziałem? Aha, rozumiem już chyba. Chyba już rozumiem, jak to funkcjonuje. W tym sterowaniu moim. Oj. Działa analogowe i działa cyfrowe, tylko że analogowe działa nieco w inny sposób niż przypuszczałem. I
myślałem, że sobie troszeczkę próbuję skupić się w tą grę. Aha, z tym paliwem mogę tankować. To paliwo nie bardzo wiem. No dobra. Nie, wpisu nie mamy. Wpisu, słuchajcie, nie mamy. Ale jeszcze mamy możliwość jednej kontynuacji. Chyba dobrze ja widzę? Czy nie? A, teraz dopiero, dobra. Czyli jeszcze musiałem jeden dorzucić. Jedną monetę dorzucić, żeby wystartować. Easy. Nie, no easy weźmy sobie. Tak samo na przykład tutaj. Ten przycisk boost, który powinien być w górę, jest na dole. No to się nie troszeczkę. No ale dobra. Czyli po prostu muszę szukać, jeśli chodzi o tankowanie takich elementów. No dobra. O! Gra to jest ram ten tryb prosty, to jednak. A, dobra. Oj, rozbiłem się. Dobra, rozbiłem się. Oj! Znaczy, w tą stronę się źle późno. Tak, mi się kończy, tak, mi się paliwo, słuchajcie. Kończy mi się paliwo. I chyba się skończyło już. O, masz. No koniec, panie. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze. Powiedzmy to. Tak, dobra. Musimy z tym tankować, mam wątpliwości, jak to... żeby... Ojej, co ja zrobiłem? No nic, trudno. A, patrzcie. Jaki motyw, to mogę zestrzeliwać to. O, widzicie. Tu wykluczy się na błędach. Oj. Czyli ja to mogę zestrzeliwać ładnie, dobra. Już wiem, o co kanałem, patrzcie. Jaka rozgrywka będzie teraz. Tylko się teraz patrzcie. Tylko się widzę, że patrzcie. Jak zaraz będzie. O! No ale jak ja mam. Nie jest takie proste, jak mi się grze wydawało. Widzicie? Dobra, zstrzeliłem. Zstrzeliłem ładnie. Ładnie, 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 ładnie! Nie! Chodziło mnie to, żeby to się... Oj, ktoś mi... Nie, dobrze. Nie, no ale czekajcie, wziąłem to. I co? Nie... A nie, mam tu, ale dobra. Jest to, jest to, dobra. Jest to, jest to. Oj, 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 oj. Nie dobrze. Jest taka grafika, która się podoba, to podoba, to podoba, to podoba, to podoba. Ciężko się zorientować, co jest co, no ale tak jest właśnie, tak to właśnie jest. To jest gra retro, retro gry. O, no i jest. Ja się rozpierdzieliłem. O, udało się, dobra, ładnie, pięknie. O, ładnie, dobra, przycumowałem. Udało się, patrzcie ile pieniędzy zarobiłem.
Szakrany boskie. No dobrze, dobrze, fajnie. No, takie sobie gierka widzicie. Sami widzicie. Trzeba by było dłużej trochę na pole, żeby się rozwinęcie. Rozwinął się. Chyba. Chyba. Albo nie? Nie, mogę zakupić coś, patrzcie. Ale co mogę zakupić? Kurde. Fuel zakupić. O, mi wpadnie to sobie dobrze. Może ochronę, jakąś tarczę ochronną? Nie mogę. 5000. Zaraz, a ja mam. Ja nic nie mogę zakupić. To co ja mogę zakupić? Ja nic nie mogę zakupić. Zobaczymy, jak to z tym będzie. Nie wiem. Nie obczałem tej gry, powiem wam do końca jeszcze. Oj, co ja zrobiłem od razu? Znaczy mądrego to nic. O, ładnie. O, co się zrobię? Oj, znowu sobie zrobiłem. O! Zrobiłem się teraz latający. Tak. Spodek, UFO. UFO żyje. No i koniec tak. Skończyło mi się palić. Nie ma co strzelać już nawet. Koniec gry. No ale przynajmniej wpis będzie. Będzie wpis. To jest fajnie pomyślane, bo żeby kontynuować trzeba wrzucić jeden kredyt. A żeby rozpocząć grę... O, mam tutaj... Gdy... E... L... Jest, proszę bardzo. Pierwsze miejsce, 7379 punktów. Mówię, tu fajnie zostało pomyślane, słuchajcie, bo żeby kontynuować, to trzeba wrzucić jeden kredyt. A żeby rozpocząć grę, to trzeba wrzucić dwa kredyty. Więc no, łatwiej jest kontynuować, bo wrzucamy tylko jeden i lecimy se dalej, niż od początku zaczynać. Także twórcy tutaj fajnie pomyśleli. Dobrze, ode mnie na dzień dzisiejszy tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Zachęcam do subskrypcji kanałów, do lajkowania, wedle uznania i życzenia, no i oczywiście do komentowania. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka. Cześć!